Skoro jesteśmy już przy rozwiązaniach innych niż takie standardowe, to sobie przesuńmy to troszkę na bok i jeszcze chciałbym tu pokazać Ci jedno urządzenie, które możesz spotkać w Packet Tracerze. To jest urządzenie zwane kontrolerem. Już przechodzimy. O, mamy go. Tu jest urządzenie zwane Network Controller. Teraz w tej lekcji spróbujemy podpiąć się do takiego urządzenia, do tego naszego kontrolera sieci. Kontroler sieci służy do zastosowań związanych z sieciami programowalnymi, czyli możesz sobie wykorzystać jakiś język programowania, który jest wspierany na przykład na urządzeniach Cisco. Głównie mówimy tu o Pythonie. Możesz pisać różnego rodzaju skrypty, czy programować sobie sieć w taki sposób, jaki chcesz. I generalnie rzecz biorąc, wiele z tej pracy robi właśnie kontroler, który jest takim, można powiedzieć, mózgiem wtedy całej sieci i to za jego pomocą ta sieć funkcjonuje w taki sposób, jaki zażyczy sobie tego administrator. Pokażę Ci coś fajnego, co można zrobić z kontrolerem sieci w Packet Tracerze. Zanim jednak zaczniemy, musimy sobie przejść do naszych opcji, czyli klikamy sobie Options Preferences i teraz musimy sobie przejść do tej zakładki. W tej zakładce odszukujemy właśnie pozycję External Network Access. Zaznaczamy sobie pozycję Enable External i również tu sobie zaznaczamy tę drugą, czyli te dwie musimy sobie zaznaczyć pozycje. One nam się oczywiście fajnie zapisały i jest OK. Przechodzimy z powrotem do naszego kontrolera i teraz mamy tu zakładkę o Real World, mamy kontroler. Zaznaczamy sobie pozycję Access Enabled na tym naszym kontrolerze. Zamykamy to wszystko, tak jak tu widzimy. No i teraz pokażę Ci coś fajnego, czego może nawet się nie spodziewasz. Odpalę sobie stronę zwykłą na moim normalnym komputerze. Wpisujemy sobie adres 127.0.0.1, czyli adres pętli zwrotnej. Wybieramy port, który tam był podany w Packet Tracerze. I co widzimy? Widzimy, że mamy dostęp do naszego kontrolera sieci. Czyli generalnie rzecz biorąc, tutaj Cisco daje nam taką możliwość właśnie, że zaczynają się pojawiać początki właśnie i możliwości połączenia tego świata rzeczywistego z tym naszym światem wirtualnym. Tworzymy sobie użytkownika. Tego użytkownika stworzymy sobie Adam. Ja też te dane sobie chyba muszę zapisać, chyba że skorzystam z danych z poprzedniego projektu, to może tak zrobię. Dobra, czyli użytkownik Adam jest, hasło sobie tutaj już przypisuję. To hasło Cisco, dobra. No i teraz się loguje, czyli loguje się użytkownik Adam z hasłem login i jesteśmy na naszym kontrolerze sieciowym, czyli na tym urządzeniu, które, tak jak Ci wspomniałem wcześniej, jest mózgiem całej tej naszej sieci i dzięki niemu możesz tutaj dokonywać różnego rodzaju operacji związanych z programowaniem sieci. Oczywiście musimy się tutaj rozwinąć trochę z naszą siecią, czyli ja tutaj dołożę stację roboczą, ja tutaj dołożę jakiś prosty przełącznik, żeby Ci pokazać, co tam jeszcze ciekawego jest. Podepniemy tego switcha sobie do tego naszego kontrolera. Dobra, tu do stacji roboczej też sobie podepniemy. Świetnie. Przydzielimy jakieś adresy IP, bo te adresy IP będą nam potrzebne. Do stacji roboczej 168.1.10 zrobimy sobie. Dobra. No, default gateway zostawmy w spokoju. To wystarczy. Jeszcze do naszego switcha też przydzielimy od razu wszystko, co jest potrzebne, czyli conf-t, interface VLAN 1, IP adres 192.168.1, zrobimy sobie, tam było, no to tu 20 zrobimy, 255.255.255.0, dobra, sobie nazwijmy go jako urządzenie S1, świetnie.
Czyli tu mamy 192, 168, 120. Ja to sobie tu wpiszę. 192, 168, 120. Dobra. Nasz kontroler ma adres IP, nie ma adresu IP. Czyli robimy 192, 168, 130. Świetnie. Nasz kontroler już posiada adres IP. Jest to adres IP 130 i żeby nie zapomnieć, to sobie tu zmienimy i mamy gotowe. Świetnie. Idziemy dalej z powrotem do ustawień kontrolera, czyli do przeglądarki. Jesteśmy tutaj w naszej przeglądarce i co my tu mamy, jeżeli chodzi o menu? Mamy oczywiście tutaj to główny, ten główny ekran, który nam służy do tego, żeby sprawdzać poszczególne urządzenia. Jak widać, nie ma tu nic w statystykach, nie ma żadnych urządzeń. Spróbujemy sobie takie urządzenie oczywiście dodać. W pierwszej kolejności przejdziemy sobie do zakładki Credentials, ponieważ utworzymy sobie użytkownika, który będzie mógł się do poszczególnych urządzeń naszych logować. Niech to będzie użytkownik Adam z hasłem Adam. Enable password sobie zrobimy też Adam i opis zrobimy sobie Adam. Świetnie, ok. Ja na urządzeniu oczywiście muszę również te dane tu wstawić. Username, utworzyć użytkownika Adam. Privilege 15, password Adam. Dobra, co tu się stało? Privilege 15, tak, mamy to. Enable, tam było również Adam, czyli teraz enable secret jeszcze brakuje. Czyli teraz ten nasz kontroler będzie miał dostęp do tego urządzenia, będzie mógł sobie te urządzenie znaleźć, jeśli mu na to pozwolimy. Robi się to tu w zakładce Discovery. I teraz klikamy sobie przycisk Discovery, żeby on nam odszukał tego urządzenia. Możemy wykorzystać albo do tego protokół CDP, albo określić jakiś zakres adresów IP, które mają być przeszukane. Zrobimy sobie może CDP, nazwiemy to switch, podamy sobie adres 192.168.1.20, wybieramy użytkownika, który ma prawo do tego, on nam tu wskoczy automatycznie, robimy add i czekamy, co się wydarzy, czy ten nasz kontroler znajdzie tego switcha i pokaże nam w rzeczywistym środowisku pracy te urządzenia z pakiet tracera, z wirtualnego naszego symulatorka. To może potrwać kilka sekund, ale już jest. Dobra, bo chciałem przerwać. Mamy complete, wybieramy network device, no i widzimy, że to urządzenie zostało jakoś tam znalezione. Mamy urządzenie gotowe, czyli mamy jego identyfikator, ale mało tych danych jest. Nie wiem dokładnie, czy udało się... Tak, jest napisane, że jest nieosiągalne to urządzenie. Nie pinguje. Czemu nie pinguje? A to dziwna sprawa. Czy ja nie uruchomiłem interfejsu czasami? Interfejs VLAN 1, no shutdown. No właśnie, to znowuż mój błąd, a mogłem sprawdzić komunikację wcześniej i nie byłoby problemów, już byśmy mieli temat zakończony, a tak trzeba jeszcze chwilę poczekać. Czyli to urządzenie odkrywamy jeszcze raz, klikamy tu ten przycisk start po prawej stronie, mamy in progress i teraz powinno być, o, w międzyczasie się pojawił PC, który jest już osiągalny i switch już jest też osiągalny, jak widać. Mamy komunikat, że zostało urządzenie znalezione. To świetnie. Nie trzeba będzie za dużo czekać, czyli switchik już jest zarządzalny. Jak widzisz, teraz się status zmienił tego switcha. Jak sobie klikniemy na nim, to mamy wszystko fajnie już w statystykach nam się pojawiło, czyli jaki to jest model urządzenia i możemy tu śmiało teraz się tym urządzeniem bawić.
Jak przejdziemy sobie do dashboarda, no to teraz już widzimy, że mamy jakieś pierwsze dane na ten temat, mamy jakieś dane statystyczne, mamy jednego hosta w sieci i generalnie ten nasz kontroler spełnia tutaj swoją funkcję, czyli ma dostęp do tych naszych urządzeń sieciowych. Mamy tu oczywiście dział związany również z podglądem tego, co tak naprawdę się dzieje w tej naszej sieci. Mamy tu hostów, mamy tu naszą topologię wskazaną, mamy tu również coś takiego jak path trace. Ja tylko sprawdzę tego IP-ka, który przypisałem, 1.10. Wracam do Meraki, bo jeszcze ci coś pokażę, czyli jak sobie klikniemy na path, źródło 192.168.1.10, docelowy 192.168.1.30, to możemy sobie sprawdzić, jak ta ścieżka tych naszych pakietów przebiega w naszej sieci, czyli ta ścieżka z PC-ta 1. No tu nie wiadomo czemu jest unknown, bo przecież jest odkryty ten przełącznik, ale zostawmy to, w normalnych warunkach byłby pewno widoczny, czyli topologia, hosty, wszystko tu mamy fajnie widoczne. Policy, gdzie możemy również polityki odpowiednie związane z quality of service czy z ustawieniami sieciowymi sobie tu wprowadzać w zakresie właśnie, który tu widać. W normalnych warunkach tego jest więcej. No i na kontrolerze to, co ci mówiłem, to, co jest najważniejsze, czyli mamy tutaj mechanizmy związane z API, czyli dostęp do urządzenia za pomocą właśnie tegoż interfejsu API. Pozwól, że nie będę tego omawiać. Ty sobie możesz oczywiście na ten temat poczytać, zgłębić tą wiedzę, ponieważ to jest teraz aktualnie bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o sieci komputerowe. Tak więc zapraszam do kolejnej lekcji. Tyle, jeśli chodzi o Network Controller w Cisco Packet Tracer. Do usłyszenia.